Siemanko, witamy ponownie na serwisie Husator. Za mną stoi ta bestia, czyli Barton NXT300. Wiem po statystykach na kanale YouTube, że to jest jeden z bardziej popularnych tematów na chwilę obecną. Jest to nowość, o której nie ma zbyt dużo materiałów na temat tego pojazdu, więc tutaj już jest ten pojazd na 100% przygotowany do jazd testowych. On będzie z nami przez najbliższe kilka miesięcy i będzie z nami jeżdżony, testowany. Każdy chętny będzie mógł sobie pojeździć tym pojazdem pod salonem. Mamy tu kilka fajnych odcinków drogi szutrowej, gdzie będzie można go przetestować. A teraz obracam kamerkę i pokazujemy z bliska już, co zrobiliśmy, czym charakteryzuje się ten pojazd. Odpalimy go, no i pokrótce go zaprezentujemy. Zapraszam do oglądania. Od jakiegoś czasu mogliście już widzieć Barton NXT. Sam Barton Motors poczynił bardzo dużo ruchów, żeby ten model wyeksponować, żeby ten model Wam pokazać. I NXT 300, i NXT 250, wcześniej MZK 250. Trafiło to do kilku influencerów, do kilku kanałów na YouTubie, jednoślady. Między innymi pokazywały i mieli czy MZK 250, czy teraz NXT 300 i bardzo mocno skatowali ten pojazd. I jak ja oglądałem tą recenzję, była naprawdę bardzo fajna, jak na pojazd chiński, który kosztuje mniej więcej 13 tysięcy złotych. Ale skupmy się na tym pojeździe, którego widzicie właśnie przed kamerą. Jest to model NXT 300 w malowaniu bardzo ciekawym, tym czarno-zielonym. Tutaj już był testowany ten pojazd w okresie jesiennym, kiedy była w miarę fajna pogoda. Zamontowany przez nas został licznik motogodzin i oczywiście handbary dla ochrony, żeby tutaj nie zniszczyć sobie różnych elementów, jak pompa wody, klamki, niełamki, o których powiem później, raczej by nie ucierpiały, ale myślę, że warto zastosować takie wyposażenie. No i czym charakteryzuje się ten pojazd? Po pierwsze wyglądem. Wygląda bardzo fajnie. Waga około 138 kg. Wyposażenie ma dosyć bogate jak na pojazd tej klasy. Zaczniemy od piast. One są bardzo lekkie, anodowane, które wyglądają po pierwsze fajnie, a po drugie mają na celu obniżyć tą już wysoką wagę. Oczywiście trzymaki w kole i przednim i tylnym. To też jest bardzo duży plus. Tak wygląda koło tylne z piastą. Z tego, co tutaj producent pisze i zapewnia, jest dosyć dużo konfiguracji, jeśli chodzi o skrzynię biegów i sam napęd, więc myślę, że można pokombinować z ilością zębów, żeby tu troszeczkę ten zakres był inny. Mamy w zestawie oczywiście podporę Bosch, to też ułatwi nam. I zaraz przejdziemy również do silnika i opowiemy pokrótce, co tutaj mamy. Silnik tak wygląda, 26 ponad koni mechanicznych, jest chłodzony cieszą, jak widzicie, jest wyposażony w podstawie, nie trzeba tego jakby dodatkowo wykupować, w przewody silikonowe widoczne na tutaj kamerce, na pewno są bardziej wytrzymalsze. Mamy taką fajną, co prawda plastikową osłonę pompy wody. Jest to silnik, który ma bardzo fajny moment obrotowy, w każdym zakresie obrotów jest elastyczny. Można go oczywiście używać w enduro, można jeździć na torze motocrossowym. Zawieszenie jest regulowane, bardzo długi, wysoki skok, więc każdy użytkownik będzie mógł pod siebie dopasować i ustawić te zawieszenie. My też zawieszenie też będziemy regulować, więc też Wam pokażemy mniej więcej, jak to wygląda, jak to robimy, żeby go przystosować już do jazdy. Oczywiście zawieszenie tył również jest regulowane. Jak tutaj widzimy, wszystko jest na znacznikach, trzeba to wszystko będzie bardzo ładnie ustawić. Ja już tym pojazdem miałem przyjemność jeździć na torze enduro. Jak dla mnie jeszcze pewnie przy moich umiejętnościach był troszeczkę cięższy. Było czuć tą wagę w porównaniu do Kayo K2. Na Kayo T4 jeszcze nie miałem możliwości jeździć, ale to jest pewnie też kwestia umiejętności, nauki, techniki. Kierownica dosyć szeroka. Bardzo wygodnie mi się siedziało i ten motocykl jest dosyć wysoki, więc przy mnie akurat przy moim wzroście 187 cm w zupełności wystarczy. Osoby niższe już będą miały troszeczkę
kłopot i myślę, że to jest no, nie do końca dla tych osób. Z pomocą wtedy przyjdzie Kayo T4 bądź K2. W zestawie mamy również lampę, zaraz ją odpalimy. Mniej więcej tak ona świeci, bardzo jasno, to nie jest jakby dodatkowe wyposażenie i nie trzeba za to płacić. Wcześniej wspominałem już o klamkach, nie łamkach, tak to mniej więcej wygląda, takie akcesoryjne wyposażenie, które na pewno jest pomocne, jak ktoś nie będzie miał handbarów. No i co, myślę, że teraz czas odpalić sprzęcik. Wyciąg już zamontowany, więc będziemy go palić. Dodam tylko, że tutaj jest gaźnik Nibi. Jakościowo fajny, więc nie miałem problemów, żeby mi jakoś gasł, żeby były jakieś problemy z przymulaniem. Jest optymalny, więc nie mamy do niego żadnych zastrzeżeń. Dla wszystkich, którzy będą chcieli się dowiedzieć, gdzie jest stacyjka. Zobaczcie, tutaj mamy akurat po prawej stronie przy ramię. Mamy zapłon i też możemy włączyć, przekręcając całkowicie w prawo, jak jest ciemno, lampę. Mamy oczywiście ssanie, to też zaraz Wam pokażę. I przy okazji możecie sobie zobaczyć gaźnik, ssanie, jak on by był akurat zimny, bo już teraz go troszeczkę grzaliśmy. Tutaj jest ssanie, do góry, odpalamy, poczekamy chwilkę, ssanie jest wyłączane manualnie na dół. No i co, odpalamy. Ma oczywiście rozrusznik po prawej stronie. Tutaj też mamy gaszacz. Pozostaje nam jeszcze tylko wymienić olej, będziemy regulować zawieszenie, o którym Wam też będziemy kręcić materiały, bo tych materiałów potrzeba jak najwięcej. Widzimy po statystykach, że jest to jeden z najbardziej popularnych tematów. Więc będziemy też jazdy testowe robić. Myślę, że już w sobotę uda się dać to odpowiedniej osobie, ale to już będę Wam pokazywał wcześniej, żeby nam to przetestowała, dała jakąś opinię, a się zna i jeździ naprawdę bardzo fajnie na torze enduro pod Opolem, więc będziemy to wszystko Wam relacjonować. Vlog już z zawieszenia będę Wam też pokazywał, już mówiłem. No i co, pamiętajcie, one są pod salonem, będziecie mogli testować, jeździć, sprawdzać przed zakupem. Mamy również takie modele do kupienia, więc przy okazji jazdy testowej zawsze będzie można taki pojazd zakupić. Link do strony, gdzie ten pojazd znajdziecie, jeśli poczytacie o nim, jest również w opisie. Telefon również do mnie jest w opisie. Dzwońcie, zamawiajcie i już nie mogę się doczekać vlogów z jazdy na kanale Pitbike Husator, bo tam też Was zapraszam, jak to będzie się sprawdzało w terenie. Trzymajcie się, cześć!